Cześć, witam Was serdecznie, ciepło w pierwszym wakacyjnym wideoniusie w tym sezonie. Mamy już lipiec, wakacje w pełni, korzystamy z przerwy wakacyjnej, nie ma audycji już na żywo w Radio L Stacja, chociaż radio gra dla Was cały czas z autopilota i wiem, że są słuchacze, którzy tego radia słuchają, czy to w pracy, czy gdzieś wypoczywając już, ciesząc się urlopem letnim. Jak wiecie, przygotowuję się już, albo dopiero, do koncertu sierpniowego, który przed nami, gdzie zagram po raz pierwszy na deskach Mogileńskiego Amfiteatru. 25 sierpnia ten koncert będzie miał miejsce. Elektroniczny weekend 2018, czas start 21 i mój koncert rozpocznie tą imprezę. Później oczywiście drugi koncert, mniej więcej po godzinie, więc około 22 zagrają Jadan Project, The Blind Machine, czyli Jarosław Danielski i Michał Jurczyk. Oczywiście to nie jedyna impreza w wakacje, impreza związana z muzyką elektroniczną, bo jak wiecie, jak już wcześniej też wspominałem, zapraszałem w ostatnim wideoniusie, poprzednim, w Urasie koło Wrocławia, w pięknym miasteczku portowym, gdzie po raz drugi odbędzie się edycja Festiwal Muzyki Elektronicznej. Troszeczkę zmian, jeśli chodzi o wykonawców, którzy wystąpią podczas tego festiwalu. Zagra Mr. Smok, czyli Adam Burkowski. Zagrają Asuntar, czyli Tomasz Perek z Łodzi. Zagrają również Jadan Project, The Blind Machine, czyli Jarosław Danielski, Michał Jurczyk, w sumie organizatorzy tego festiwalu. I miejsce, jak zwykle, fajne miejsce do spotkania, do posłuchania muzyki, do porozmawiania o muzyce i spędzenia razem tego czasu. Jeszcze pomiędzy festiwalem w Urasie a weekendem elektronicznym w Mogilnie spotkanie, kolejny festiwal, kolejna edycja CEMF, czyli Cekcyn Electronic Music Festival w Cekcynie, gdzie będzie można posłuchać dobrej muzyki przez dwa dni festiwalowe. Będzie to tydzień przed koncertami w Mogilnie. No i ja teraz pracuję, skorzystając z urlopu już, z wakacji, nad nowym materiałem. Kolejny materiał Lemowski, czyli kolejny album, kolejna płyta, która będzie inspirowana powieścią, opowiadaniem Stanisława Lema. Tym razem będzie to Przyjaciel Stanisława Lema, opowiadanie, które zainspirowało mnie do powstania albumu Koniugator Hardena. Myślę, że prace pójdą dość fajnie, szybko, ponieważ mam teraz wenę, mam dużo czasu na to, żeby się tą muzyką zająć. Będzie to takie połączenie muzyki ambientowej, troszeczkę elektroakustycznej, troszeczkę elementów słuchowiska. No i będzie to drugi album w mojej twórczości, Lemowski, po Sygnale z Kondora. Mam nadzieję, że spędzacie fajny czas, że ci, którzy korzystają już z urlopu wakacyjnego, spędzają ten czas mile. Wiem, że spędzacie ten czas z Elstacją, ponieważ Elstacja cały czas dla Was gra, mimo tego, że nie ma audycji na żywo. Cały czas Elstacja nadaje z autopilota i wiem, że słuchacie, że są słuchacze, którzy spędzają czas z Elstacją, czy to w pracy, czy gdzieś na urlopie. Słuchacie Elstacji. Bardzo Wam za to dziękuję. Do zobaczenia, do kolejnego wideoniusa wakacyjnego, być może już nie w plenerze, może w studio, gdzie pokażę Wam, jak idą prace związane z nowym albumem, nową muzyką i przygotowaniami do koncertu. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam dużo słońca, fajnej pogody. No i co, do następnego razu.